Witajcie w Dzień Zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Pozdrawiam Was. Witajcie. Witajcie i czujcie się pozdrowieni właśnie w takich słowach, jak Jezus wita apostołów. Pokój Wam, pokój Tobie, bracie, pokój Tobie, siostro. Raduj się, bo Twój Zbawiciel, Jezus Chrystus, żyje. W zasadzie mógłbym skończyć to dzisiejsze dzielenie, ale zajrzyjmy do słowa dzisiaj, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20. Przeczytajmy wspólnie ten fragment w opisie, możesz również go odnaleźć. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna. Jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Widzimy w tej Ewangelii, że apostołowie, mimo że dotykali Jezusa, że Go widzieli, mieli problem z tym, żeby przyjąć Jego naukę, i dopiero po zmartwychwstaniu dotarło do ich umysłu, do ich serca, przez umysł do serca, że Pan rzeczywiście żyje, że to, co On mówił, jest prawdą. Nie uwierzyli w słowo Marii Magdaleny, chociaż ona została pierwsza powołana do tego, by obwieścić to całemu światu, a w pierwszej kolejności właśnie apostołom, musieli na własne oczy zobaczyć i dowiedzieć się, że rzeczywiście grób jest pusty. Grób jest pusty. Myślę, że i z tym chciałbym podzielić się szczególnie z Wami tej niedzieli, świątecznej niedzieli Zmartwychwstania, że jak spojrzymy na uczniów Jezusa, czy to na Marię Magdalenę, czy to na apostołów, to zobaczymy, że ich wiara stopniowo rosła. Także ta wiara w zmartwychwstanie. Przed chwilą już o tym wspomniałem, ale jak spojrzymy w teksty biblijne, to ten Piotr, który wpierw się zaparł Jezusa, później uciekł, nie było go przecież pod krzyżem, później zamknął się z apostołami w wieczerniku, następnie był ukryty, no, przez tyle dni się modlił, w tym wieczerniku nie wychodził, staje w końcu po pięćdziesiątnicy i wygłasza słowo, pod wpływem którego wielu ludzi nawraca się, przyjmuje wiarę w Jezusa Chrystusa. I można by było tak wszystkich uczniów Jezusa po kolei wymieniać i pokazywać ten progres, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi przede wszystkim chodzi mi o to, żeby Wam dzisiaj pokazać, uświadomić, że z tej wiary takiej na zasadzie tak, wierzę, że Ty jesteś, wierzę w Ciebie, uczniowie Jezusa przychodzą w wiarę Jemu, Jezusowi. A wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu, jest to różnica. Zmartwychwstały Jezus jakby domaga się od nas właśnie takiej wiary. Wiary, która jest połączona z ufnością. Wierzenia Jemu, a nie tylko w Niego. Oczywiście ta wiara deklaracyjna, taka wiara w Boga, wierzę w Ciebie, Boże żywy, ona jest ważna. Ale wiara Bogu jest czymś więcej. I zobaczycie na podstawie tych Ewangelii, które będą w najbliższym czasie, przez te 50 dni, to zobaczycie, że ta wiara też rosła. Jezus będzie przychodził i mówi: macie coś do jedzenia?
przekonajcie się, że ja nie jestem duchem, mam też ciało. Tak samo przecież znamy w pieśni kościelnej, śpiewamy, że Jezus ukazywał się uczniom, dawał im nauk wiele o swym kościele, o tym, żeby ich wiara wzrosła, by oni później mogli dalej szerzyć tę dobrą nowinę o tym, że On zmartwychwstał. Jeżeli mieli być dalej Jego świadkami, świadkami Jego zmartwychwstania, to oni mieli być napełnieni, napełnieni. Oczywiście mocą z wysoka, Duchem Świętym, ale przede wszystkim tą relacją z Jezusem. I o to tu chodzi. Można rzeczywiście deklarować się jako osoba wierząca. Można iść do kościoła, stanąć w ławce, czy usiąść w ławce, powiedzieć później: wierzę w jednego Boga. Ale wiara Bogu jest oparta na relacji. Jezus ukazuje się jako ten, który każe na przykład Tomaszowi włożyć palce do jego dłoni, do jego boku, i zobaczyć i powiedzieć, zobaczyć, żeby on sam doświadczył tego: Jezus jest zmartwychwstały. Wydaje mi się, że nasz problem często polega na tym, że nawet kiedy wejdziemy w te relacje z Jezusem, to mamy często takie tendencje do cofania się w krok w tył. Wierzyć Bogu? Przecież będę polegał na swoich siłach. Będę polegał na swoich zdolnościach, na swoich atutach. To jest zawsze ten krok w tył. A my mamy zawsze być, ufać Bogu, wierzyć Bogu. Jestem przekonany do tego, że właśnie ty, bracie, siostro, też jesteś zaproszony, zaproszona do tego, by wejść jeszcze bardziej w te święta i nie tylko w te relacje z Jezusem jako osobą, jako Panem, ale jako kimś, kto ma realny wpływ na twoje życie i może do ciebie mówić, ty możesz go słuchać i możesz postępować za nim. O to właśnie chodzi w tej wierze w zmartwychwstanie. Bo cóż z tego, że wypowiesz ustami wierzę, że zmartwychwstał trzeciego dnia, ale nie uwierzysz tak, że ta wiara będzie cię stopniowo przemieniać, że będziesz stawał się święty świętą. I o to się dzisiaj modlę dla ciebie, dla siebie, dla nas wszystkich. I odmówmy razem wspólnie teraz sekwencję, jako modlitwę, abyśmy z wiary w Jezusa w zmartwychwstanie przeszli na wiarę Jezusowi. Niech w święto radosne, paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała. Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich i odzież i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. Przy okazji życzę wam błogosławionych świąt, przeżytych w radości i pokoju. Jutro zapraszam was do wspólnego uwielbienia na moim kanale, w poniedziałek wielkanocny o 21:30, jak to zwykle w poniedziałek. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Świętujmy, radujmy się, bo Pan rzeczywiście zmartwychwstał.